11. Dzień dobry. TikTok mi życzy, baw się dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie. Poczekam, aż się pojawicie. Pierwsze serduszka lecą. Tak, wpadam dzisiaj, bo chyba do końca tygodnia już nie będę miała czasu, mam zajęty grafik. Więc pomyślałam sobie, że dzisiaj wpadnę, żeby Was zainspirować. Zrobię ostatnią właśnie, słuchajcie, powiem Wam taką historię. Rozmawiam ostatnio z moją klientką. Bo czasami odzywam się do moich klientów, znaczy tam w miarę staram się regularnie co jakiś czas napisać, tak, co u nich słychać, czy są zadowoleni, czy mogę im z czym pomóc i tak dalej, bo zależy mi, żeby moi klienci byli zadowoleni. No i napisałam do mojej klientki Dominiki i właśnie. Co słychać, jak Thermomix się sprawdza, czy mogę Ci w czymś pomóc. No i ona mnie zainspirowała do tego live'a. Słuchajcie, to ona mnie zainspirowała, także Dominika, dziękuję. I mówi, że wszystko super, że szejki, ciasta robi, że ciasta to obłęd, w ogóle jakieś te koktajle, zupy, bardzo dużo zup robi, surówki jakieś, no ale drugie dania to tak niekoniecznie. No dobra, ale o co chodzi, tak? No wiesz, tutaj my lubimy takie i takie, nie? I słyszę, że w każdym daniu, które ona wymieniła, które oni lubią, jest mięso wieprzowe. A dużo przepisów z Thermomixu jest z mięsem drobiowym albo z indykczym. I okazało się, że tak naprawdę, wiecie o co chodziło? O to, że jej brakowało smaku mięsa wieprzowego, do którego jest po prostu przyzwyczajona. I ja na bazie tego, co ona mi powiedziała, zbadałam jej potrzeby, doszłam do tego, czego jej brakuje, i po prostu jej podesłałam kilka przepisów z mięsem wieprzowym, które może zrobić w Thermomixie, które są obłędnie pyszne. Dodałam jej oczywiście kilka swoich wskazówek, żeby łatwiej jej było po prostu z tego skorzystać. Rozumiecie? Więc dzisiaj postanowiłam, że też Was zainspiruję, pokazując Wam przepis z mięsem wieprzowym, bo może właśnie część z Was jest osób, które lubią po prostu mięso wieprzowe, że drobiowe to tak nie wchodzi, wiecie, przeważnie mężczyźni, nie? Musi być wieprzowina, niekoniecznie kurczak czy indyk. No dobra, więc co my dzisiaj robimy? Zrobimy dwie rzeczy, tak? Wczoraj też na prezentacji, jak byłam, ostatnio moje dzieciaki nie chciały za bardzo tego jeść, ale jak zrobiłam to na prezentacji, to mówię, nie, no muszę zrobić w domu, tak? I chciałam Wam też pokazać, jak szybko robi się placki ziemniaczane, które robi się naprawdę chwila, moment. A jeśli będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzu, to podrzucę Wam, podpowiem parę fajnych przepisów na mięso wieprzowe z Thermomix. I w ogóle szykuję dla Was super niespodziankę. Naprawdę w rolkach, więc obserwujcie mnie, bo już dzisiaj wrzucę pierwszą rolkę ze specjalnymi przepisami na i to dowiecie się na końcu tego live'a. No dobra, to co? Zaczynamy? Gotowi jesteście? Mam nadzieję, cześć Ela, cześć Ewelina, daj więcej cebuli. Ja uwielbiam cebulę, naprawdę. Do placków ziemniaczanych. Wiesz co, akurat to, co się daje, to jest dla mnie okej, okay, nie? Więc ale do placków ziemniaczanych lubię czasami dodać porę. Ale to dzisiaj będzie specjalny składnik. No dobra, starałam się jakoś zorganizować ten czas dzisiaj, bo mam dwa przepisy, które chcę zrobić. I jeśli macie jeden termomix, to też możecie zrobić te dwa przepisy, chociaż one się nie łączą i nie zjecie tego razem. Od razu mówię. To danie z wieprzowiną, które dzisiaj będę robiła, nie nadaje się do placków ziemniaczanych. Ja placki ziemniaczane robię dla siebie, bo mam na nie po prostu taką ochotę. Wczoraj na prezentacji zjadłam tylko dwa placuszki. I mam taki niedosyt. Zrobiłam dzisiaj placki dla siebie, a dzieciakom nie będzie się podobało, trudno, to ich sprawa, tak? Nie moja, nie mój problem. Jedzenie jest, macie jeść, koniec, kropka. Przecież nie będę wiecznie wymyślać, tak? I zawsze robić pod nich, bo naprawdę 90% dań, które gotuję w Thermomixie, robię pod moje dzieciaki. A zrobiłabym to, nie zjedzą. A zrobiłabym to, kurde, nie zjedzą, tak? Bo one w kółko po prostu mają swoją listę ulubionych dań, które robię w Thermomixie. Obiadów dla nich, śniadań i w ogóle wszystkiego. I dzisiaj mówię, wale to, nie? Czas na mnie, ja też chcę się dopieścić, też chcę dla siebie coś dobrego zrobić. Cześć Jolanta, cześć Iza, Ewelina.
Super, fajnie, że jesteście. U mnie dzisiaj też placki ziemniaczane i obowiązkowa zupa ogórkowa. No jest rewelacyjna, uwielbiam. No dobra, to co, zaczynamy. Słuchajcie, przepis, który dzisiaj robimy, uwaga, dzisiaj robimy przepis, który nazywa się, wejdziemy w mój tydzień i Wam powiem, tak? I też podpowiem, jak w ogóle zaplanować sobie nieraz pracę. Warto przepis przed przystąpieniem do jego gotowania po prostu przeczytać. Co jest po kolei, bo może okazać się, że możesz sobie pewne etapy nawet z Thermomixem skrócić. I słuchajcie, dzisiejszy przepis nazywa się makaron curry z wieprzowiną. I tu będzie mleczko kokosowe i będzie tak troszeczkę, no nie wiem czy na ostro, ale na pewno intensywnie. Bardzo, bardzo dobry przepis. I tak, tutaj w przepisie mamy, żeby pokroić w plasterki marchewkę do tego dania. Wiecie, 200 gramów marchewki, marchewka jest twarda, nie lubię kroić marchewki, nigdy mi te kółeczka, nie, te plasterki nie wychodzą takie równe. Jedne grubsze, drugie cieńsze, nie lubię tego robić, nie lubię kroić twardych warzyw. Więc tutaj możemy wykorzystać szatkownicę, którą przygotowałam, która jest teraz w zestawie w promocji z Thermomixem, w ratach 0%. Więc oprócz tego, że macie przepisy gotowe w Thermomixie do zrobienia z samą szatkownicą, to możecie tą szatkownicę wykorzystywać jeszcze do takich przepisów, których po prostu nie lubicie. Zamontowanie tego to jest po prostu chwila, moment. I uwaga, szpień, jeśli już macie, to uważajcie, żeby go nie zmielić, bo często klienci zapominali wyciągnąć szpień i go mielili przy myciu. Więc tak uprzedzam, żebyście wiedzieli, bo czpień kosztuje 200 zł, szkoda pieniędzy. Teraz zakładamy na to podajnik, tak? I tutaj sobie wejdziemy też w funkcję. Jak ja przeczytałam ten przepis, to już wiedziałam, że na przykład przyda mi się ta szatkownica. I tutaj wybieramy sobie tarczę, bo mamy dwie tarcze. Tarczę na talarki i tarczę na paseczki, czyli tak jakbyśmy tarli marchewkę. Więc wybieram sobie tarczę numer 1, czyli na talarki. Zakładam sobie, tak, tutaj zakładamy tą część. I teraz wchodzimy sobie w takie menu, czyli palcem, jak przelecimy sobie w bok ekranu, to tutaj mamy wszystkie funkcje Thermomixa, tak? Ja wchodzę sobie w krojenie, bo my mamy teraz krojenie na plasterki i biorę moją marchewkę, którą już mam przygotowaną, obraną. I będę ją po prostu talarkować, tak? Nie na cienko, na grubo. I to będą takie talarki, jakie my właśnie potrzebujemy. Cześć kochana, cześć Sylwia. Jakie my potrzebujemy do zrobienia naszego przepisu. Więc czy cokolwiek byście nie robili, do zapiekanych bardzo często używa się talarkowania, tak? Więc ja sobie wsadzę tutaj marchewkę. Postaram się tak ją wsadzić, żebym mogła wszystko na raz, nie? Wiecie, zrobić. Wkładamy i teraz tak, wybieramy sobie cienko czy grubo. Tutaj jest wszystko na... No i będziemy to rozdrabniać. Koniec. Chwila, moment. Tam ponad 200 gramów marchewki jest zrobione, tak? Chcecie zobaczyć efekt? Już Wam pokazuję. Zobaczcie. Marchewka jest potalarkowana w dosłownie kilka sekund, tak? Więc ja wybieram to, co jest łatwiejsze. Nie chcę robić tego, czego nie lubię, więc nie robię. Także odkładamy, wyciągamy trzpień i odkładamy to na bok, robimy i zaczynamy. I dopiero teraz możemy zacząć przepis. Warto to zaplanować wcześniej, dlatego że w następnych krokach ciężko by Wam było wyciągnąć wszystkie składniki z naczynia miksującego, włożyć trzpień i tak dalej. To by było trochę zabawy, nie? Więc tutaj... Po czymś takim wystarczy na ten ten pojemnik na te warzywa opłukać wodą. Nie musicie tego myć żadnymi płynami, bo tu jest tylko marchewka, nie ma tłuszczu z ścianek, naczynia, więc to jest naprawdę turbo wygodne. Dziękuję za serduszko, jesteście przekochani, naprawdę. Jesteście przekochani. To ja też mam takie piękne serducho. Wysyłam. Dobra, i wracamy do przepisu, tak? Czyli wchodzimy sobie w mój tydzień i teraz jak mamy przygotowane wszystkie składniki, to możemy zacząć gotować, tak? Rozpocznij gotowanie, czyli bierzemy się za ten makaron z curry. I teraz tak, czasami na pokrywie, czasami jest napisane i klienci często mają tak, ale o co chodzi, nie? Więc jak macie napisane na pokrywie naczynia miksującego, na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę.
kładziemy miskę i do tej miski trzeba odważyć polędwicę wieprzową. O, tutaj trochę z czosnku, czekajcie. Polędwicę wieprzową pokrojoną na kawałki i on na paski albo po prostu na kawałki. Ja pokroiłam na takie kawałki, bo po prostu takie lubię. Więc kładziemy tutaj miskę i ja już tą polędwicę mam odważoną. I teraz tak, w dalszym kroku mamy 20 g sosu sojowego, więc trzymając na misce, on tutaj waży nam. I to jest bezpieczny sposób ważenia, nie bez naczynia, nie opieramy całego ciężaru na rączkach, tak jak jest to w rolkach. Nieraz pokazano, dlatego że to naprawdę może uszkodzić, poluzować mechanizmy w rączkach. Więc proszę Was, nie róbcie tego, nie wszystko to, co jest pokazane w internecie, jest bezpieczne po prostu do zrobienia. I wlewamy tutaj ten sos sojowy, około 20 gramów, tak jak jest napisane w przepisie, tak, tutaj waga mi wszystko pięknie pokazuje. Teraz wlewamy olej sezamowy, 10 gramów oleju sezamowego, uwielbiam, tak w ogóle naprawdę jest obłędne, dobra. Olej sezamowy, dodać do miski 2 ząbki czosnku pokrojone na plasterki, już mam dodany jeden ząbek czosnku i tutaj pokrojone w kawałki, wymieszać, odstawić do zamarynowania na około 10 minut, więc musimy to teraz wymieszać, żeby to mięsko nam się pięknie zamarynowało. Ono też dzięki temu będzie, słuchajcie, to tak pachnie, że nawet nie... Musicie to poczuć, żeby zrozumieć, co ja właśnie w tej chwili czuję i jak się jaram tym. Słuchajcie, dostaję ślinotoku, bo to już tak pachnie, że mam ochotę to zjeść. O, matko jedyna. Zobaczcie, pięknie, pięknie wygląda. Więc odstawiamy sobie na bok. I teraz do naczynia miksującego. Najlepiej, żeby było suche, jeśli wrzucamy tutaj orzeszki, tak? Ziemnych orzeszków, dodać 40 g ziemnych orzeszków prażonych, solonych. Ja mam niestety niesolone. Nie mam solonych, więc daję takie, jakie mam. 40 gramów, dobra. I po prostu musicie mieć na uwadze, że te orzeszki będzie trzeba po prostu, albo danie będzie trzeba dosolić, albo orzeszki ewentualnie posolić, to jak już uważacie. No dobra, powiedzmy, że dam szczyptę soli teraz, tak? Niedużą. I idziemy dalej. I teraz tak. Tutaj mamy 10 gramów świeżych liści kolendry. Nie cierpię jej, po prostu. Słuchajcie, zrobiłam jedno danie z świeżą kolendrą i mówię never ever, never ever. Nie, po prostu nie lubię i nie będę tego jeść, więc daję po prostu pietruszkę, którą uwielbiam, tak? Jest zielono i to się liczy. Dobra, więc rzucamy liście pietruszki. No dobra, nie mam 10 gramów, dobra, to rzucę. Trochę, bo nie mam tyle. Ok, i idziemy dalej, tak? Czyli będziemy to rozdrabniać. Dobra, żeby nie było, pokażę, jak to wygląda przed. I jak to wygląda dalej. Na pewno mi się... Miseczka. Ja mam kupystkę. Dobra. I teraz mamy wszystko rozdrobnione pięknie. Zakładam, że będzie mi to służyło jako taka posypka do... Cześć Dariusz! Jako posypka do naszego dania. Dobra. Teraz przysypujemy wszystko do miseczki. Jako taka kruszonka do naszego jedzenia. Dobra. Pięknie pachnie. Dobra, i idziemy dalej, tak? Przełożyć do miski, ok, odstawić. Dodać do miski 2 zielone cebulki. No i dzisiaj byłam w sklepie i zapomniałam je dodać do koszyka, zapomniałam, po prostu nie wzięłam, także pomijamy, trudno, nie mam. Tak, i znowu, następny krok, będziemy dawać olej sezamowy. Czekajcie. Olej sezamowy, 20 gramów, więc muszę poczekać chwilę, aż to skapie, bo to zawsze idzie długo. Cześć, 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 kochani, witajcie, czytam Wasze komentarze, ja właśnie gotuję, robię enchilady, Boże, z ryżem i kurczakiem, nie jadłam tego nigdy, więc nie wiem, co to jest, poproszę o zdjęcie, jak już zrobisz. Mam to samo z kolendrą, ani zapachu, ani smaku, no dokładnie. Dobra, więc wrzucamy, dobra, jest 23 gramy oleju sezamowego, następnie idziemy dalej, 100 gramów cebuli pokrojonej w piórka. Oj, czyli mamy cebulę w piórka, kroimy ją dosłownie, tak? 100 gramów, no jest 80, ok. I zamiast miarki na pokrywę naczynia miksującego nałożyć koszyczek, dobra.
To nie musi być tak zrobione. Mam chwilę, 3 minuty na to, żeby z Wami pogadać i poczytać Wasze komentarze. W następnym kroku będziemy wrzucać mięso i mięso będzie nam się rumieniło razem z tą cebulką, więc będziecie mogli zobaczyć, jaki jest efekt rumienienia mięsa wieprzowego w Thermomixie. Cześć Ewa! U nas, co jest u nas? Co my dzisiaj gotujemy, tak? Makaron curry z wieprzowiną, naprawdę Wam polecam. Ma mnóstwo bardzo dobrych opinii, więc jest na pewno sprawdzony i polecany przez użytkowników Thermomixa. I dzisiaj będziemy jeszcze robić, pokażę Wam, jak szybko się robi placki ziemniaczane w Thermomixie. Dobra, czytam, cofnę się z komentarzami. Dobra, ja daję do placków dwie duże, niebo w gębie. Ja uwielbiam w ogóle placki ziemniaczane z cukinią. No, po prostu obłęd. Przepyszne. Fajna rzecz, ale te wyświetlacze LCD to najtańszy sort. Ciężko mi się odnieść do tego, dlatego że ja jestem bardzo zadowolona i nie widzę jakby powodu czepiać się tego wyświetlacza w Thermomixie, naprawdę. Daję radę. I dalej mamy. Co wy tam piszecie? Dzień dobry, witam. Ola, witam. Ewelina, jeszcze raz witam się z Wami, bo dochodzicie. I za u mnie dzisiaj, dobra, to już czytałam. Izunia. Dzień dobry, Monika, Jola, Mariola. Witajcie. Okej, okay, tutaj. Dobra, dwa nowe komentarze. Ja właśnie go... Aha, dobra, to już czytałam. Co tam, kochani, piszecie? Czy piszecie coś do mnie na Instagramie? To dołączacie, dołączacie. Jesteście tutaj. Super. Dobra, ale widzę, że po cichu lubicie oglądać. Przeważnie tak na Instagramie jest, ale to nic. Fajnie, że jesteście. Naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Udostępniajcie live'a, niech idzie w świat. U mnie po 2 miesiącach użytkowania był do wymiany i to jest, jest to u moich klientów, a naprawdę mam ich dużo, nie było nigdy takiej sytuacji. Czy to danie można zrobić w TM5, pomijając funkcję smażenia? Tak, można zrobić. O, Dariusz pisze, jestem zadowolony, to taka internetowa książka kucharska dla idiotów, dziękuję, świetnie się sprawdza. Dobre. Dobra, co tam piszecie? Kurczę, nie widzę. Za ile czasu będzie Pani robić placki ziemniaczane? No bo nigdy mi nie wychodzą. Zaraz, zaraz, dosłownie będę robić, jak tylko wrzucimy mięso do smażenia. To w tym czasie, kiedy mięso będzie się smażyć, my zrobimy placki ziemniaczane. Więc słuchajcie, z każdym sprzętem elektronicznym jest tak, że to jest tylko sprzęt elektroniczny, tak? Mercedesy też potrafią się psuć. Thermomixy też potrafią się psuć. To nie jest, wiecie, kamień, który się nie uszkodzi, nie? Jakby, czy jakaś stal super wytrzymała. To jest sprzęt, który my używamy. Jak go używamy, to on, że tak powiem, się eksploatuje. To jest normalne, więc niektóre rzeczy mogą z czasem się zużyć. Czasami można mieć rzeczywiście pecha i trafić na coś felernego, ale firma tutaj pod tym kątem naprawdę nie mogę nic im zarzucić, bo zawsze działają pro klient. Zawsze starają się rozwiązać wszystkie problemy. Pomóc, nie odwracają się od klienta. I to jest piękne w naszym serwisie i w opiece, którą zapewnia Forberg. Także tutaj z całego serducha mogę Wam naprawdę polecić. Dobra, pięknie. Placki. Dobra, to słuchajcie, idziemy dalej, tak? I tutaj dajemy zamarynowaną polędwicę. Jezu, jak ona pachnie. Wrzucamy do tej cebulki. Ściągnę sobie te wszystkie składniki tutaj, żeby mi nic nie umknęło. Ok. I teraz tak. Równomiernie rozłożyć mięso na dnie naczynia, tak? Czyli muszę przemieszać to kopystką albo właśnie jakąś szpatułką i rozkładamy sobie mięsko na dnie naczynia, żeby mogło nam się pięknie podsmażyć. Dobra, więc mniej więcej tak to wygląda. Idziemy dalej. I teraz zobaczcie, nakładamy pokrywę. Na pokrywę nakładamy osłonę przeciw rozpryskiwaniu, która jest w zestawie Thermomixa i klikamy rozpocznij. Tak, ja już sobie na drugim Thermomixie uruchomiłam ten przepis i ten krok, żeby tutaj mi się robiło, a my w tym czasie przejdziemy do placków ziemniaczanych, tak? I
tutaj mamy 7 minut rumienienia w wysokiej temperaturze. Co to znaczy wysoka temperatura? Wysoka temperatura to znaczy 160 stopni, bo taką właśnie temperaturę maksymalną osiąga termometr. Jest to niezbędna temperatura do tego, żeby karmelizować, czyli zrobić sos sojowy. Okej, okay, coś mi się wyświetliło nad głową, nie? Na TikToka, jeszcze się uczę. TikToka, ale fajnie, że jesteście, cieszę się. Więc możecie sobie karmel zrobić, tak? Właśnie zrumienić mięso. Nie musicie się martwić o to, że Wam się coś przypali i tak dalej. To też jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, bo wszystko jest przypilnowane. Co pysznego dziś robimy? Makaron curry z wieprzowiną, słonka moja. Dobra, i teraz przechodzimy do placków ziemniaczanych, bo na to czekacie. Czyli ja już mam to zaplanowane, nie muszę tego szukać, więc wchodzimy sobie w mój tydzień. Placki ziemniaczane, rozpocznij gotowanie i uwaga, to co zrobię teraz może wydawać się dla niektórych z Was kontrowersyjne, ale już wszystko wyjaśnię. U mnie placki ziemniaczane robione są z ziemniaków ze skórką. Ja nawet ich nie obieram, ale je dobrze myję. Tak, bo to jest przede wszystkim higiena najważniejsza. Skórkę zostawiam ze względu na to, że ma bardzo dużo witaminy C. W skórkach jest bardzo dużo witaminy C. Szkoda mi jej się pozbywać, tak? Bo im więcej witaminy C, tym lepiej dla naszego zdrowia, tak? Bo dodatkowo błonnik i tak dalej, więc zostawiam skórkę i tak wrzucam ziemniaki w takich mniej więcej kawałkach. I tutaj wrzucam 750 gramów ziemniaków. Słuchajcie, i właśnie, jak ktoś z Was nie lubi takich, powiedzmy, mielonych i jesteście mega przyzwyczajeni do tartych ziemniaków i nie wyobrażacie sobie placków ziemniaczanych z mielonych ziemniaków, to też możecie wykorzystać do tego szatkownicę, która jest w zestawie w ratach zero teraz do kupienia z Thermomixem. I dzięki temu możecie sobie te ziemniaki po prostu zetrzeć na automatycznej tarce z Thermomixa, tak? Więc ja wrzucam tutaj ziemniaki przygotowane, 730, ok, 100 gramów cebuli, czyli wrzucamy sobie cebulkę. Słyszycie, jak się smaży? A? Można? Ząbek czosnku opcjonalnie, już nie będę dawać. Mąka. 70 gramów mąki. Dobra. I pewnie dalej mamy jajko. Dwa jajka. Jedno przygotowałam. Więc zaraz sięgnę sobie po drugie jajeczko. I tak, żeby część z Was nie była oburzona, można rozbijać jajka o naczynie miksujące. Można stukać łyżeczką o kielich. Nie można przesuwać Thermomixa po blacie, szurać nim, żeby on tak trzęsł się. Nie wolno takich rzeczy robić, ale stukać można. Dzwoniłam do serwisu, upewniałam się, co można, co nie, bo jak widzę jakąś nowość w internecie, co niektórzy... właśnie promują i proponują, zawsze dzwonię do serwisu i pytam się, czy to jest bezpieczne. Więc tak samo było z tym stukaniem, tak? Zadzwoniłam, zapytałam, co oni o tym sądzą, jak, czy to wpływa, czy to nie wpływa. Okazuje się, że nie wpływa, więc zawsze, słuchajcie, wiedzę, którą macie i to, co widzicie, to, co słyszycie na internecie, warto zawsze zweryfikować. Nie wierzmy naprawdę, nie wierzmy wszystkiemu, co widzimy, nie wierzmy wszystkiemu, co słyszymy. Bo większość to jest po prostu... albo stworzone dla zasięgów, albo po prostu dla fanu i tak dalej. Nie zawsze to, co jest w internecie, jest prawdą, tak? Nie zawsze to może nam służyć, więc jakby proszę o odpowiedzialność. Ja też jestem odpowiedzialna jako twórca. I jak Wam tutaj coś polecam, to ja to sprawdziłam, jest to zweryfikowane i staram się bardzo odpowiedzialnie podchodzić do tego, co do Was mówię, bo wiem, że niektórzy z Was to zastosują i zawsze zależy mi na tym, żebyście naprawdę byli z tego zadowoleni. Tak? To jest dla mnie priorytet, żeby być profesjonalistką i żebyście u mnie znajdowali zawsze sprawdzone przepisy, nie jakieś wymyślone, nie jakieś nie wiadomo co, tylko pewne rzeczy, nawet jak próbuję znaleźć w internecie i coś widzę, o kurczę, to wydaje się fajne, to zawsze sprawdzę i zweryfikuję. Dobra, idziemy dalej, bo ja za dużo gadam, nie? To idziemy dalej. To teraz sól. Jedna druga łyżeczki soli.
pytał, że mówi, że placki ziemniaczane mu wychodzą. Co to znaczy, że placki ziemniaczane ci nie wychodzą? Bo bym chciała zobaczyć, tak? Ja lubię stukać, jest bezpiecznie. No dobra, Dariusz. No tak, stukanie jest bezpieczne, tak? Stukamy w naczynie, można. dobra, polecam podstawkę pod Thermomix, super sprawa, można przesuwać, ten jest bezpieczny. Tak, i słuchajcie, właśnie, to co odkryłam niedawno, to co przez przypadek właściwie, czy to ktoś skomentował i w sumie ma rację. Zaraz Wam powiem. Tylko dopilnuję tego, tak? Pieprz. Czyli dajemy teraz pieprz, daliśmy sól, dajemy pieprz. A propos podstawki pod Thermomix. A ziele angielskie nie. Gdzie ja mam ten pieprz? Pieprz jest. Jezu, uwielbiam pieprz, mogę sobie w końcu dopieprzyć. I dalej, tak? I teraz zobaczcie. Tak to wygląda. Dużo czasu mi zajęło przygotowanie tego? No nie. Umyć ziemniaki, więc nawet ich nie obierałam. I dalej. A, zdejmujemy koszyczek. Słuchajcie, miksowanie będzie trwało 20 sekund. 20 sekund. Tyle zajmie nam zrobienie masy na placki ziemniaczane. 20 sekund, rozumiecie? To jest główny powód, dla którego polecam Thermomix. No dobra, wracając do podstawki, tak? Ostatnio też na różnych grupach obserwuję, że a waga mi źle chodzi, a się nie pokazuje, a producenci oszukują, a to, a tamto, a siamto. Słuchajcie, byłam w takiej sytuacji, że ważę coś, mąkę. Odważam mąkę i kurczę, mówię, coś mi nie gra, coś jest nie tak. I sprawdzam, wrzucam całą mąkę do tego, nie ma kilograma. Jak to? Po prostu taki worek, świeżo mąka otworzona, a tam jest 650 gramów? To aż tak oszukują producenci? Byłam zbulwersowana, nie? A okazało się, że miałam korek od napoju, czy od wody pod Thermomixem. I to wystarczyło. Albo Thermomix mój stał na nóżce, na kablu. I to spowodowało, że waga mi źle pokazywała. Dlaczego? Bo waga jest w nóżkach. I on jest bardzo czuły, dlatego tutaj trzeba uważać. I plusem deski pod Thermomix jest to, że żadna nakrętka Ci tam nie wejdzie. I to jest fajne, więc jeśli to zabezpiecza wagę, tak, zabezpiecza przed przesuwaniem się Thermomixa po blacie podczas wyrabiania na przykład ciężkich ciast, więc to jest spoko. Więc dla mnie to jest kolejny argument, dla którego warto mieć tą deskę. Aniu, piękne kwiatki obok Thermomixa, dziękuję, sztuczne. Bo ja się śmieję, nie? Ostatnio zaczepił mnie pan w Castoramie i na Dzień Kobiet. Proszę sobie zrobić tam doniczka i takie piękne bratki, jakieś tam takie kwiatki. Proszę sobie zrobić kwiatek za darmo, wszystko. A ja mówię, właśnie mi pan proponuje, żebym wybrała sobie ofiarę, którą po prostu ukatrupię. Bo mi kwiaty po prostu nie wytrzymują. Niestety, nie mam ręki do kwiatów, ale mam rękę do ludzi. Powiedzmy, nie można mieć wszystkiego, nie? Także, dobra, patrzę, tak i chodzi jak czołg? Nie wiem, nie wiem, o co chodzi. Dobra, patrzę na Wasze komentarze. Okej, okay, dobra, zrumienione mamy mięsko. Tak, zobaczmy, co tam wyszło. Zobaczmy jeszcze tą masę. Zobaczcie. Chwila, moment, 20 sekund, tak? I zrobione. Więc odstawiam masę na placki. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda ta masa bardziej z bliska, żebyście widzieli. Tak normalnie jakby była po prostu starta na tarce, ale nie na, nie na paseczkach, ale na tych. Boże, na tych innych, nie? Bo różnie ludzie trą. Niektórzy lubią na tych paseczkach, a niektórzy lubią takie. U mnie zawsze były tak tarte ziemniaki. Więc ja jestem przyzwyczajona do czegoś takiego. I masa jest dość gęsta, co też jest dużym plusem. Ale zawsze możecie, tutaj słuchajcie, w dalszym kroku, jeśli chodzi o placki ziemniaczane, jest, jeśli masa jest za rzadka, dodaj trochę mąki, po prostu wymieszaj. Tak? Nowa wiadomość, tak. Ok, więc odstawiamy sobie te składniki. Tak, i dobra, teraz wracamy do poprzedniego przepisu, czyli wchodzę sobie w ostatnio gotowane. Wchodzę w ten makaron i klikam w znów nie uruchom ponownie. Dzięki temu z powrotem przestawia mnie na krok, na którym skończyłam. Dobra, i teraz mamy tak, czyli to przeszliśmy, rumienienie mamy. Włożyć koszyczek do dużej miski. Ok, więc wkładamy koszyczek do
dużej, do dużej miski, powiedzmy, że to jest duża miska, tak? Idziemy dalej i odsączyć to, te składniki. Powiedzmy, że to jest duża miska. Zaraz Wam pokażę mięsko, tak? O, jak pięknie wygląda tutaj. Idziemy dalej. Dobra, wycieramy. I następne kroki, tak? Co on od nas chce? Koszyczek odstawić. Ok, w ciepłe miejsce, dobra. I teraz tak, do naczynia miksującego dodajemy marchewkę, którą już pokroiliśmy sobie wcześniej w termomiksie. Wrzucamy 200 gramów, słuchajcie, 200 gramów. Idealnie. I teraz tak, 180 gramów żółtej papryki bez gniazd nasiennych pokrojone w 2-centymetrowe kawałki. I uwaga, tutaj też mogliśmy spokojnie użyć do tego termomiksa, ale jak zaczęłam robić i pokroiłam sobie tą paprykę, to o tym po prostu zapomniałam. Dopiero przy marchewce mi się zapomniało. Więc wrzucam tak w takich kawałkach większych żółtą paprykę. 160. Ok, i idziemy dalej. Płyn z rumienienia. Płyn z rumienienia, czyli to, co nam zostało po rumienieniu, ten cały sos. Tutaj jedną łyżeczkę. Teraz bierzemy przyprawę. O matko, jakie pyszne. Dobra, teraz mamy łyżeczkę pasty curry. Nie mam żółtej, mam zieloną, więc po prostu daję zieloną taką, jaką mam. Nie będę się tym przejmować, nie? Że nieważne, nie? Powiedzcie, że to jest nieważne, jaki to jest kolor. Dobra, jedna łyżeczka curry. Idziemy dalej. 400 gramów mleczka kokosowego. Więc dajemy mleczko kokosowe. Ja mam tutaj w mniejszych kartonikach. No i słuchajcie, i tutaj powinno być właśnie. Muszę Wam zwrócić na coś uwagę jeszcze. Zanim popadniemy w panikę, rozpacz, że producenci ble i tak dalej, nie? Dobra. Słuchajcie, tutaj mamy kartonik 200 ml. I my odważamy i patrzymy, że jest 183 gramy, 185 gramów. O, producenci oszukują, bo widzimy 200, a tam widzimy 180. Ale pamiętajmy, że to nie jest woda. Że inny ciężar, powiedzmy, ma mleczko kokosowe z tłuszczem, a inny i inną objętość niż woda. Tylko woda jako jedyna ciecz ma taką samą gramaturę i mililitry. Czyli jak mamy 200 gramów wody, to jest 200 ml wody. To wyjdzie to samo. Przy wódce jest inaczej. Objętość większa, a waga mniejsza. Więc jak robimy likier jajeczny, to tam jest w gramach podane. Ja kupuję 200 gramów wódki do mojego przepisu, tak? A nie mam, wlewam do termomiksa, tam jest mniej. I to nie jest wina producenta. To jest po prostu różnica w gramaturze. Nic więcej. Więc zwracajcie uwagę, zanim my zrobimy, bo tak jak w wiaderkach, może dlatego oni podają w mililitrach, dlatego że wtedy, bo zobaczcie, jak kupujemy ser, tak? Jakby napisali na opakowaniu tutaj, czy właśnie ser twarogowy. Teraz myślę, że to jest taki przykład, który bardzo często widzę ostatnio na grupach różnych. Że mamy na przykład, a nie, tutaj chyba było w gramach, 1 kilogram, no to ktoś tam pokazywał, że jest mniejsza, tak? Ale czasami podają w mililitrach, tak jak na przykład to mleczko kokosowe, 200 ml brzmi lepiej jak 180 gramów, nie? A? No właśnie, o to chodzi. Więc producenci też będą wybierać, nie, niestety, co gotujesz, bo dopiero weszłam, Ewelina, zaraz Ci powiem. Więc producenci też wybiorą to, co wygląda po prostu korzystniej, jeśli chodzi o ilość. A ludzie nie patrzą na to, tak? I Was proszę o to, żebyście też spojrzeli na to, bo mleczko kokosowe w gramach będzie inną wartością niż w mililitrach, to nie będzie to samo, okej? Okay? Dobra, bo naprawdę robią się z tego takie gówno burzę za przeproszeniem, aż nieprzyjemnie się to czyta. Dobra, i dalej. 100 gramów wody. Zobaczmy, czy ja mam coś w czajniku. Jest. Dobra, 100, no 113, trudno. Dobra, i w dalszym kroku mamy sos rybny.
Dobra, no to dajemy sosu rybnego trochę. O, nie jest otwarty. A, słuchajcie, nie jest otwarty, jak ja mogę otworzyć. Dobra, udało się. Sos rybny. To jest jedną łyżeczkę sosu rybnego. Lub jedną łyżeczkę soli. Okej, daję sos rybny, bo mam łyżeczkę. No to mam łyżkę. Dobra, ale mniejszą dam. Okej, czyli idziemy dalej, tak? Mamy pieprz czarny, czyli doprawiamy pieprzem. Gdzie jest ten pieprz? Jest. No to będzie bardziej na ostro, tak? W następnym kroku mamy na pokrywę naczynia miksującego nałożyć dolną część przystawki waroma. Okej, dobra, czyli idziemy dalej. A gdzie ja waromę położyłam? Czekajcie, zaraz ją znajdę. Tara, czyli kładziemy teraz pokrywę, a na pokrywę położymy waromę. Czyli będziemy gotować dwie rzeczy za jednym razem i to jest fantastyczne. I właśnie się zastanawiam, czy nie wrzucić tutaj mojej ulubionej mieszanki warzyw. Tak, zrobię. Ja wiem, że to jest po prostu do znudzenia, ale ja ją tak męczę, tą mieszankę, bo ona jest tak pyszna. Róbcie screen. Zrobimy sobie... to jest... Dobra, niech to będzie reklama, bo nie wiem, jak oni ten łokik cały... Patrzy, reklama. Bezpłatna. Ale polecam Wam naprawdę z serducha. Więc ta mieszanka włoska, używam ją praktycznie do każdego dania, które gotuję na parze, do chińskich, do niechińskich, do polskich. Bardzo dobrze mi się sprawdza. Pięknie kolorowy brokuł wychodzi, taki bardzo zielony, a jak gotujemy świeży brokuł, to on zmienia nam kolor, a mrożony nie. Więc jeśli jesteśmy estetami i lubimy, żeby jedzenie było oprócz tego, że pyszne, to je jeszcze pięknie wyglądało, no to Was zachęcam do tego, żebyście korzystali z takich gotowych mrożonek, tak? Chociaż ja znalazłam brokuł w swojej lodówce, no to ugotuję go i po prostu wykorzystam do czegoś innego. Na przykład zrobię kopytka z brokułami. No, coś zrobię. Albo do jakiejś sałatki wrzucę. Na pewno się zużyje. Dobra, bierzemy waromę. Czyli kładziemy sobie tutaj 250 gramów różyczek brokuła, ale my po prostu wciśniemy sobie całą tą mieszankę. Co jest dalej? Dobra. I tutaj też jest marchewka, więc będzie sporo marchewki, ale są też inne warzywa, tak? Groszek, kukurydza i coś jeszcze, nie wiem co to jest. I to też po prostu pięknie wygląda, tak? Jak lubicie groszek w ogóle taki zielony, to też Wam polecam, żeby wrzucić, bo on zawsze też jakby powoduje, że to nasze danie wygląda bardziej apetycznie. Ja lubię jeść oczami, lubię jak coś pięknie wygląda, więc zawsze staram się dorzucać różnych kolorowych warzyw, które sprawią, że moje danie będzie jeszcze bardziej apetyczne. Dobra, koniec, co tam piszecie? Hej Aniu, też ją lubię. No pięknie, cześć, fajnie Gosiu, dziękuję bardzo. Ola, spróbuję, super. Z jakiego to sklepu Lidl? To jest z Lidla, tylko w Lidlu tam kupuję. A jeszcze na ostatniej rolce, poczekajcie, to zaraz Wam powiem. Okej, i teraz mamy gotowanie 15 minut. Waroma, tak? Może być to krótko trochę dla tego jedzenia, więc przedłużymy o 3 minuty. To od razu mówię, dla tej mrożonki może być to troszeczkę krótko. Więc przestawiamy sobie czas na 18, bo to wieprzowinie nie zaszkodzi. I włączamy sobie mieszanie łyżką, bo tutaj mamy fajny przepis, tak, że zmieniają się obroty wsteczne, więc miesza nam tempą stroną noża. Dzięki temu nie rozdrobni nam delikatnych warzyw. To jest naprawdę fajnie. Pytam Aniu o przesoloną pastę jajeczną. Jak ty myślisz? Pytam Aniu, aha, przesoloną. Co zrobić z przesoloną pastą jajeczną? Po prostu dorzucić więcej jajek. No ja tak robię, jak czasami coś przesolę, sałatkę czy coś, to po prostu dodaję więcej składników, które pozwolą mi tą sól zneutralizować. Dobra, ten przepis, jeszcze raz pytacie, bo dochodzicie, makaron z curry i wieprzowiną, tak? I słuchajcie, kupiłam kiedyś moja ciocia, o której mieszkałam w czasie studiów, tutaj w Szczecinie, robiła mi takie pyszne danie z mieszanką Horteksa,
Mieszanka chińska z przyprawą orientalną, czy mieszanka na patelnię? Mieszanka na patelnię z przyprawą orientalną. Słuchajcie, to był mój najlepsze danie i ja do tej pory je robię. Ona mnie tego nauczyła, a ja do tej pory robię to danie, bo jest po prostu pyszne. I zrobiłam je w Thermomixie i na rolce pokazywałam. To jest ta rolka, jedyna moja rolka, na której nie mówię. Nie ma ani słowa. I też bardzo szybko się robi to danie. Gotujecie warzywa na parze, te z tej mieszanki, posypane tą przyprawą orientalną. W środku gotujecie ryż, mięsko, a potem wszystko mieszacie w jednym garze. No przepyszne, tak? Ja gotując brokuł dodaję do wody trochę soli i trochę cukru i kolor jest wtedy ładny. O, to jest fajny pomysł, tak? Tylko, że my tu gotujemy na parze, więc jakby... nie ten, ale fajna wskazówka Gosia na osób, które gotują brokuł normalnie w wodzie, to dziękuję Ci bardzo za tą wskazówkę, bo naprawdę się to wszystkim może przydać. Dzień dobry, ja jak zwykle nie do czasie, co dzisiaj na tapecie. To już mówiłam, Justynka chyba słyszałaś. Ja też ją kupuję, super, z Lidla. Skąd akurat ta mieszanka? Dobra. Wiecie co, przypadkiem na nią trafiłam, tak mi się spodobała na obrazku, że są wszystko takie kolorowe, nie? Ja tak lubię, jak jest wszystko kolorowe, więc dlatego po prostu ją wybrałam. No i dobra, słuchajcie, mówiłam Wam, że będzie taki mały surprise, nie? Bułeczki bao z szarpanym indykiem, jest, aż mnie ciary przeszły. Czy prezentację można u Pani zamówić? Oczywiście, że można u mnie zamówić prezentację. Z przyjemnością się z Wami spotkam, więc będzie mi bardzo miło. W ogóle mi jest zawsze bardzo miło, jak mnie zapraszacie do swojego domu, do swojej przestrzeni. Wiem, że teraz my wszyscy tak troszeczkę się boimy. Nie wiemy, kogo mamy zaprosić, tak? Czy można ufać danej osobie, więc naprawdę jest mi zawsze bardzo miło, kiedy zapraszacie mnie do swoich domów, do swoich mieszkań, poznać Wasze rodziny. A potem jak już zostajecie moimi klientami, to później do domu na kawę normalnie wpada i w ogóle to takie jest naprawdę miłe. Także dziękuję Wam bardzo. Tutaj mamy nowy komentarz. Ja dziś robiłam ciasto jajeczko z YouTube'a w Thermomix. Całość wykonałam w Thermomixie, często używam go do swoich przepisów. Alicja, dziękuję Ci bardzo. Słuchajcie, moja klientka, która 2 lata zastanawiała się nad Thermomixem, naprawdę, kilka promocji do mnie pisała, nie? A teraz to jest ten moment, ale w sumie to nie. A może teraz jest ten moment, a w sumie to nie. I w końcu się zdecydowała. Jak się zdecydowała, to byłam mega zaskoczona, że wszystko zaczęła robić według swoich przepisów. A ona mówi, a w sumie to ja zrobiłam to, pozmieniam to, nie? Mówi, kurczę, dopiero go dostałaś, a ty już po prostu gotujesz na własnych zasadach. Wrzucasz to, wrzucasz tamto, nie? Bawisz się, więc słuchajcie, nawet osoby, które potrafią gotować, mają gdzieś taką... chęć eksperymentowania, potrafią odnaleźć się z Thermomixem. Natomiast osoby, które nie potrafią gotować, tak jak ja, nie? Ja potrzebowałam Thermomixa, żeby zacząć gotować, żeby coś w ogóle mi wyszło fajnego w domu i być ekspertem. Więc ja robiłam wszystko krok po kroku, zanim nauczyłam się eksperymentować i bawić w nim. Więc mi to zajęło to trochę więcej czasu niż innym, tak? A szarolotkę polecacie z zagranicznego przepisu? Szarlotkę robiłam, jest naprawdę bardzo dobra, aczkolwiek dla mnie klasyczny jabłecznik wymiata i jest najlepszy na świecie, tak? A ja robiłam dziś Twój chleb z wczorajszej rolki, ale fajnie, cieszę się bardzo, ona jest po prostu przepyszny ten chlebek, polecam Wam bardzo, bardzo, bardzo i składajcie ciasto. 3 razy co 20 minut składajcie, wtedy tych bąbelków powietrza będzie dużo w naszym cieście, a o to zawsze mi chodzi. Cześć Sylwia. No dobra, ja często na śniadanie szakszuka, sztost, tak, jest bardzo sycąca i to jest śniadanie białkowo-tłuszczowe. Co ja Wam, słuchajcie, przygotowałam dla Was pomysły, teraz mi to mówisz, słuchajcie, przygotowałam dla Was zestaw rolek z przepisami na specjalne okazje. Co to są specjalne okazje? Czyli przepisy z Thermomixa przy cukrzycy, przepisy z Thermomixa, które wzmocnią Twoje zdrowie, przepisy z Thermomixa na piękną cerę, przepisy z Thermomixa na piękne włosy. Cieszycie się? Dajcie znać, czy cieszycie się, że niedługo będę wrzucać te rolki z tymi przepisami, które będziecie mogli wykorzystać, żeby wzmocnić swoje zdrowie i po prostu o siebie zadbać. Bo naprawdę wierzcie mi, że z Thermomixem idzie o siebie zadbać w bardzo łatwy sposób. Tak jak widzicie teraz, tak? Dużo czasu mi nie zajęło przygotowanie tego. Mam czas, żeby skupić się na Was, porozmawiać z Wami.
I wyobraźcie sobie, że teraz wy jesteście mną, a przed wami stoi wasze dziecko i wy nie musicie stać i mieszać w tym garze. Nie teraz, nie podchodź tutaj, nie podchodź, bo się poparzysz, idź, 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 nie? Tylko możecie tak, kochanie, co potrzebujesz, tak? I możesz odejść, pomóc dziecku, rozwiązać jego problem, przytulić jak trzeba i nie musisz się martwić o to, że ci jedzenie się przypali. Dla mnie jako mamy, dla której ważna jest relacja z dzieckiem i to, żeby moje dziecko czuło moją obecność, jest to naprawdę bardzo duży pomocnik. Więc zachęcam was, naprawdę, bo jest cudowny. A ponadto macie 14 dni na rezygnację z umowy, więc nie ryzykujecie. No dobra, kochani, wciskam was bardzo serdecznie i czekajcie na rolkę z pierwszymi przepisami, które mam nadzieję, że nie tylko będą wam smakować, ale wzmocnią wasze zdrowie, tak? Więc mam 4 albo 5 pomysłów, już nie pamiętam, na różne potrzeby. A właśnie, słuchajcie, ja lubię sprostać waszym potrzebom. Powiedzcie mi, jakich przepisów szukacie, czego potrzebujecie. Może uda mi się przygotować dla was. Jestem dietetykiem i psychodietetykiem, chciałam wam przypomnieć, tak? Więc i farmaceutką, technikiem farmaceutycznym właściwie, tak? Ustalmy, tak? Bo ja zawsze tak mówię farmaceutka, bo w skrócie. Jestem technikiem farmaceutycznym z 13-letnim stażem i mogę wam jako specjalista w tej dziedzinie naprawdę bardzo dużo podpowiedzieć. Więc jeśli macie jakieś potrzeby, chcecie jakichś przepisów, które pomogą wam zadbać o wasze zdrowie, dajcie mi po prostu znać, tak? Więc czekam na wasze tutaj propozycje pod live'em, wiadomości prywatnej i będę wrzucać z tego rolki. Zresztą jak moi klienci do mnie piszą, Anka, słuchaj, bo moje dzieciaki to by chciały jeść kolorowo, nie? A ja mówię tak, challenge accepted! Dosłownie, challenge accepted. I słuchajcie, zrobiłam jej 4 kolekcje, nie? Fioletowe, niebieskie, nie, niebieskie nie, zielone, fioletowe, zielone, niebieski jest jeden przepis, jakby co? A robiłam niebieskie bułki. Niebieski makaron też idzie zrobić. Zielone, różowe i czerwone i żółte i zrobiłam każdą kolekcję osobno, nie? I mówię, masz, tutaj dzieciaki sobie jedzą i wybierają po prostu kolorami, bo i dzieci chciały jeść po prostu kolorami. Ja mam 3 dzieci, więc naprawdę był challenge. Jeśli mogę zasugerować, interesuje mnie dieta dla nastoletniego chłopca z Hashimoto. Tak, słuchajcie, to dobra. Hashimoto, uwaga, choroba autoimmunologiczna, tak? Czyli o podłożu zapalnym. Więc wszystkie przepisy, które mają właściwości przeciwzapalne, mają dużo antyoksydantów. Bardzo lubię Cię oglądać i cenię Twoje rady. Dziękuję, Aniu. Każdy przepis, który będzie miał dużo antyoksydantów, będzie tym przepisem, który pomoże tutaj w obniżeniu stanów zapalnych i złagodzeniu przebiegu choroby, tak? No wiadomo, że no nie rezygnujemy z leczenia, jak już jesteśmy u lekarza, na rzecz leczenia tylko dietą, tylko jakby zachęcam zawsze do tego, żeby łączyć to wszystko, ok? A mnie interesuje dieta na obniżenie cholesterolu. To jest w mojej liście na cholesterol. Także to też do was, to też będzie. Proszę o ciekawe kolekcje, które mogę zrobić rano dla siebie i dla moich córek, tak aby mogły zastąpić kanapki. A, kochana, spóźniłam, Seweryn Duda, Boże, moje nazwisko pańskie. Tak, miałam Duda kiedyś. I słuchajcie, zrobiłam taką kolekcję 5-10-15 minut. Śniadania 5-10-15 minut, to jest naprawdę bardzo szybko, a rano wiecie jak jest, nie? Aby szybko, aby tylko do przodu. No, więc z niskim indeksem glikemicznym. Dobra, to będzie taka kolekcja na cukrzycę i insulinooporność, to też będą z niskim indeksem glikemicznym. Dobra, co tam jeszcze piszecie? A mnie, dobra, cholesterol, obniżenie cholesterolu. Dobra, ja już mam, wiem czego chcecie i u mnie to dostaniecie, więc zaglądajcie do mnie, zaproście swoich znajomych do... Chodziło, panu chodziło o koktajle, nie kolekcja. A, dobra, sorry, a ja przeczytałam tak jak chciałam, nie? Więc dziękuję Jagoda za sprostowanie. Także nie ma problemu, mam taką kolekcję przygotowaną, bo już jedna klientka mnie o to prosiła i dla niej przygotowałam taką kolekcję. Także zobaczcie, jakie jest u mnie wsparcie, nie? Możecie mieć lepszego przedstawiciela? No nie, więc wybierajcie mnie, po prostu. Polecajcie mi swoim znajomym, bo też dostaniecie się do mojej grupy premium pod moje skrzydła.
Dobra, i interesuje mnie dieta dla dziecka, które ma nadwagę. No to już jest temat na konsultację dłuższą, nie? Tego nie da się po prostu od tak zrobić. Więc to jest praca na całej rodzinie, na całej rodzinie. To nie jest tylko praca nad dzieckiem. Pamiętajcie, to też mówiłam ostatnio, jak nagrywałam live'y na temat właśnie odchudzania dzieci, że nie możemy mówić do dziecka, że przysłała prezent, dziękuję, Osiu, bardzo mi miło, o matko jedyna, jestem zaszczycona. Słuchajcie, z dziećmi to jest tak, nie możemy zrzucić na dziecka odpowiedzialność, tak, że to ono jest otyłe, dlatego że ono popełniło błąd. To jest nasza odpowiedzialność rodziców, bo to my jako rodzice decydujemy o tym, co dziecko je. Dziecko decyduje, ile tego zje, ok? Więc musimy wziąć odpowiedzialność i jeśli chcemy, żeby dziecko się odchudzało, to my jesteśmy z dzieckiem w tej diecie. Jeśli dziecko ma obniżyć swoją wagę, to my jesteśmy razem z nim i wspieramy to dziecko. Bo dziecko nie rozumie, tak jak my dorośli, a nam dorosłym też jest ciężko zrozumieć, jak my mamy co innego na talerzu, a ono ma co innego. To jest strasznie przykre i takie wykluczające. Ono czuje się gorsze i takie, że no nie wiem, mi by było strasznie przykro, a ja jestem już dorosła, nie? Jakby więcej trochę rozumiem. Więc ja zawsze mówię, jeśli chcecie, żeby wasze dzieci odzyskały zdrową sylwetkę, żeby zmniejszyć u nich ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, a niestety u dzieci jest zwiększone, dużo bardziej zwiększone ryzyko u dzieci otyłych, tak? Z otyłością. Pamiętajmy, że to jest choroba. Otyłość to choroba. Jest dużo bardziej zwiększone ryzyko wczesnego zachorowania na choroby układu krążenia, na choroby o podłożu zapalnym, między innymi autoimmunologię, czy właśnie na cholesterol, tak? Często idzie z tym wyższy cholesterol. Także tutaj, kochani, jest dłuższa praca, tak? I wszystkich. Więc jeśli chcecie dziecku pomóc, to musicie być z tym, w tym wszystkim z dzieckiem. No dobra, ściskam Was bardzo i biorę się do pracy. Jedzonko mi się gotuje. Zobaczmy tutaj. Można sobie w ogóle przemieszać też te warzywa, żeby one się szybciej jakby nam zrobiły, tak? Bo to jest zamrożone. A, słuchajcie, no jak wy miecie szybciej tą mrożonkę i ją położycie lekko odmrożoną, no to możecie gotować te 15 minut, nie? Tak jak jest w przepisie. No dobra, wrzucę Wam zdjęcie tego dania, które wyszło, żebyście mogli sobie je zobaczyć, ocenić i zapraszam do mnie, jak macie ochotę, jak chcecie podpytać o Thermomix, to naprawdę zapraszam do mnie, zaopiekuję się Wami, odpowiem na Wasze pytania najlepiej, jak będę potrafiła. Ściskam Was bardzo, bardzo serdecznie i życzę Wam pięknego dnia, bardzo dużo uśmiechu i takiego, wiecie, takiego ciepła w sercu, spokoju w umyśle i wszystkiego, czego tam potrzebujecie. Pa, do zobaczenia! Pa, pa. Dziękuję bardzo, że dzisiaj byliście tutaj tak licznie ze mną. Udostępniajcie live znajomym. Pa! Dobrze, tutaj mamy zakończone na TikToku, chociaż nie zawsze tam, wiecie, różne są komentarze, więc boję się tam zaglądać czasami, jak to czyta mnie niektóre, no, ale myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Dobra, ściskam Was.